Wyciąganie piłki spod brzucha. Jedna osoba kładzie się na brzucho, umieszczając pod brzuchem piłkę lekarską. Ręce spoczywają na macie. Umiejętnie skręcając się i dociskając piłkę, ćwiczący stara się uniemożliwić wyciągnięcie piłki przeciwnikowi. Walka o dotknięcie piłki. Jedna osoba umieszcza piłkę lekarską na skraju materaca lub koła i ustawia się w odległości 1 metra tyłem do piłki. Druga osoba ma za zadanie dotrzeć do piłki, dotknąć ją ręką lub nogą. Walka o wystawienie piłki poza koło lub materac. Ćwiczący ustawiają się w pozycji na kolanach przodem do siebie. Pomiędzy nimi umieszczona zostaje piłka lekarska. Ćwiczący kładzie jedną rękę na piłce i czeka na sygnał trenera. Zadaniem jest chwycenie piłki obydwiema rękami i wystawienie piłki poza materac w pozycji stojącej. Walka o wystawienie piłki poza materac. Ćwiczący ustawieni przodem do siebie w siadzie rozkrocznym. Pomiędzy nimi ustawiona zostaje piłka lekarska. Na sygnał ćwiczący mają za zadanie chwycić piłkę nogami i wystawić poza materac. Obaj zawodnicy w walce używają wyłącznie nóg. Wyścig do piłek lekarskich. Partnerzy, siedząc tyłem do piłki, mają ręce założone na kark. Na sygnał trenera poruszają się w podporze tyłem, starając się chwycić piłkę. Ćwiczący leżą przodem do piłki. Na sygnał trenera wykonują przewrót do przodu, następnie pełzając starają się piersi złapać piłkę. Partnerzy naprzeciw siebie. Z tyłu za spodenkami mają włożone koszulki. Walka polega na uchwyceniu koszulki przeciwnika.